Cześć wszystkim, dzień dobry w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam ze sobą gościa, jest to Emil Truszkowski. Witam serdecznie, pozdro z KRLD. Z Chin, przepraszam. Z HRLD. No właśnie, pewnie kojarzycie jego kanał. Oprowadza was po różnych zakątkach Korei Północnej, a także na drugim kanale wraz z żoną oprowadza was po Japonii. Jesteśmy przy moście Marco Polo. Co możemy powiedzieć o tym moście? To jest miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. Wojna między Chinami a Japonią. Bardzo ważne miejsce dla Chińczyków. Jest muzeum. Ja tutaj byłem dawno temu. Jestem ciekaw, czy coś się zmieniło. Okej, okay, więc idziemy zobaczyć muzeum. I most. Nikt nas tu nie tego? Nie sprawdza? A, sieje. Tutaj widzicie armaty i różne scenki rodzajowe, widać nawet wielbłądy. To są prawdopodobnie jeszcze czasy cesarskie, za czasów dynastii Qing. I tam właśnie kiedyś stała armia japońska. Poza tym, że tutaj rozpoczęła się II wojna światowa, przynajmniej na początku w Chinach, to jest tutaj właśnie bardzo dużo małych statuetek lwów. I właśnie most jest znany z tego, że jest tutaj bardzo dużo tych lwów i jest nawet powiedzenie, przepraszam, że przeczytam z telefonu, ale boję się, że zapomnę. Lugou qiao de shizi, shu bu qing. Chodzi o to, że czegoś jest tak dużo, jak lwów na moście Marco Polo. Więc powiedz mi, Emilu, co się sprowadza do Pekinu tym razem? No, znowu jedziemy do Korei Północnej na kolejną wyprawę. I do Korei Północnej można się dostać tylko praktycznie z jednego miejsca. Z Chin, głównie z Pekinu właśnie, bo stąd odjeżdża pociąg międzynarodowy do Pjongjangu. Więc znowu jestem w Pekinie. I tak co roku przyjeżdżam. I czasy mam już dość tego, że muszę tu przyjeżdżać. Ale dzisiaj ładna pogoda, więc postanowiłem, że połażę trochę. A jak długo jedzie się do tego? Do 24 godziny. 24 godziny przez cały Dongbei. No, przez całe Chiny i potem przez całe KRLD 7 godzin się jedzie. Nieźle. No, ale jest to ciekawa podróż. Widać no właśnie. Dużo, z pociągu widać dużo. Tak, takiej prowincji w Korei Północy. Można także się napić wódki z Koreańczykami w pociągu. Pogadać z nimi, więc jest dość sympatycznie. A jak to jest? Bo wcześniej wiem, że lataliście samolotem. Znaczy można, ja zazwyczaj robię tak, że jedziemy pociągiem i wracamy samolotem. Bo powrót już byłby męczący, jeszcze kolejne 24 godziny, tak. Więc zazwyczaj wracamy samolotem. No to jest, myślę, najlepsze rozwiązanie. Jasne. Bo pociąg też warto zaliczyć właśnie dla tego doświadczenia i żeby móc zobaczyć, jak wygląda prowincja. Fajnie. Kurczę, muszę się wybrać. Zapraszam. Żeby nie było, że szkaluję Chiny, tutaj macie ulicę poświęconą chińskiej kulturze i właściwie, no, tak jak widzicie, jest pusta. Dosłownie budynek jest cały opuszczony. Chciałem Emila zabrać na początku na cmentarz Baba Oshan. Tam jest cmentarz rewolucyjny, leżą też Polacy. Jest na przykład atasze wojskowy, który zginął tutaj podczas wojny koreańskiej prawdopodobnie. Coś może tak, moje klimaty. Właśnie chciałem zaprowadzić Emila i pokazać mu taki ogromny pomnik, który widzicie teraz na zdjęciu, ale niestety po 2-3 minutach od wejścia, jak nagrywaliśmy właściwie wstęp, to nas panowie zahaltowali, oprowadzili i odwieźli. Profesjonalnych przewodników, którzy nas oprowadzili. Dokładnie tak. I jeszcze odwieźli do wyjścia. Bardzo, bardzo było nam miło. Naprzeciwko mostu Marco Polo znajduje się Wanpingcheong, czyli taki jakby gród. Według opisu jest to jedyny gród w północnych Chinach, który otoczony jest murami i posiada dwie bramy. No ładnie to wygląda. Taki trochę skansen, te budynki też takie. Tak, właśnie o to chodzi. On został zbudowany za czasów dynastii Ming, żeby chronić stolicę przed rebelią wieśniaków.
Przed nami właśnie Hala Pamięci Wojny Chińsko-Japońskiej. Oczywiście, gdyby się nic nie popsuło, to by było zbyt nudno i właśnie zorientowałem się przy montażu, że cały dźwięk, który nagrał się w Hali Pamięci Wojny Chińsko-Japońskiej, no przepadł. Więc wybaczcie mi te dokrętki teraz. W samej Hali Pamięci można dowiedzieć się sporo o wojnie chińsko-japońskiej. Tym, jak Japończycy już w 1931 roku zajęli północno-wschodnią część Chin, czyli Mandżurię, i utworzyli państewko Mandżukuo. A następnie opisany jest cały rozwój konfliktu, który doprowadził do wybuchu II wojny światowej tutaj w Azji. Spora część wystawy poświęcona jest poszczególnym bitwom, poczynając od incydentu na moście Marco Polo, który widzieliście przed chwilą. 7 lipca 1937 roku Chińczycy odebrali telegram o zaginięciu jednego z japońskich żołnierzy. Według Japończyków ukrywał się on na terenie twierdzy Wanping. Domagali się oni pozwolenia na wkroczenie do twierdzy i jej przeszukanie, stawiając Chińczykom ultimatum. Albo nas wpuścicie, albo otworzymy ogień. Tuż po północy rozpoczęło się bombardowanie twierdzy. Przez most przed świtem przeszły już wojska piechoty wspierane czołgami. Hala Pamięci to nie tylko most Marco Polo, ale cała historia poszczególnych frontów i dość wymowne dioramy przedstawiające sceny z poszczególnych bitew wojny chińsko-japońskiej. Mi spodobał się japoński sprzęt zdobyty podczas bitew. W Hali Pamięci zamknięto go pod szklaną podłogą w jednej z ostatnich sal. Pośród karabinów i granatów można zobaczyć też obuwie czy flagi japońskie. A że w Chinach wszystko ma drugie dno, to znalazły się tam one prawdopodobnie nie bez powodu. Muzeum było bardzo ładne i jeżeli ktoś interesuje się z Was historią, to naprawdę warto się tam wybrać, bo wojna obronna przeciwko japońskiej agresji jest bardzo ważną częścią chińskiej historii. Opór przeciwko japońskiej agresji. O, opór przeciwko japońskiej agresji, Emil tutaj podpowiada. Prawie. Tak, jest naprawdę bardzo ważną częścią chińskiej historii i no tak jak my mamy naszych Niemców i II wojnę światową, tak oni mają tutaj Japończyków i naprawdę no ta historia jest w ich sercach tak żywa, jak nasza jest żywa historia II wojny światowej właśnie. I przeważnie z chińskiej telewizji, bo cały czas są filmy przecież wojenne z Japończykami, które klepią Chińczycy. Dokładnie. Jak włączycie chińską telewizję, to zawsze znajdziecie jakiś chiński serial wojenny albo film wojenny, w którym klepią Japończyków. Zawsze. Dokładnie tak. Teraz pokazuję Emilowi jedną z moich ulubionych chińskich potraw, czyli tak zwany chaobi-in. Czyli taki jakby podsmażany placek. Ja wziąłem z mięsem, chociaż mięsa nie jest tu jakoś strasznie dużo. Tutaj na przykład jest kawałek. Pożywne, pyszne. U mnie na uczelni opływa tłuszczem. Tutaj jest takie dość suche. Smaczne, dobre. W takiej podrzędnej knajpce. Do tego mamy piwko. I można się najeść. I oglądamy live stream z spotkania Kim Jong-una i Donalda Trumpa w strefie zdemilitaryzowanej na granicy Korei Północnej i Południowej. Podekscytowany. Emil jest bardzo podekscytowany. Za kilka dni tam będę właśnie na tej granicy. No właśnie. Tak, przejdzie na drugą stronę, to będzie tam. Emil jako wielki fan demokracji ludowej chciał sobie zrobić zdjęcie z pomnikiem wielkiego sternika, czyli wielkiego przywódcy Chin, Mao Tse-tunga, Mao Zedonga. I na Jiaotongdaśu akurat było dla nam najbliżej. I jest tutaj jeden ogromny pomnik, który zaraz Wam pokażę. Za mną najważniejsza osoba w Chinach dawniej. Do teraz można zobaczyć jego podobiznę w domach, w szkołach, tak jak właśnie za mną na wielu uczelniach. Można zobaczyć Mao Zedonga, ogromne pomniki, posągi. Teraz co prawda jego rola jest tak jakby pomniejszana na rzecz obecnego przewodniczącego Xi Jinpinga, ale nadal Mao Zedong jest jedną z najważniejszych postaci w Chinach
I no cóż, no, te pomniki naprawdę robią wrażenie. My z Emilem tutaj sobie siedzimy i znowu. Ochrona podjeżdża, jeździ tym swoim Meleksem, objechali nas z jednej, z drugiej strony, patrzą na nas. Teraz też się zatrzymują, patrzą, czy nie robimy czegoś złego. Zaraz... Straszna paranoja w tym kraju, ja po prostu się dziwnie tutaj czuję. A ja jeżdżę regularnie do Korei Północnej, więc wyobraźcie sobie tę skalę. Jak no wyobrażam sobie. Jak mi Korea Północna w ogóle na mnie nie robi wrażenia, w Chinach ja zaczynam się cykać. No to jest straszne, ja też się cykam. Widzisz, takie życie na krawędzi dzisiaj z tobą. Trafiliśmy na dwa uniwersytety, w których stoją dwa posągi Mao Zedonga naprzeciwko siebie. Mówiłem, i są identyczne. Mówię ci o tym. Dokładnie tak. Więc Emil też jest rozradowany. Patrzą na siebie dosłownie. Idziemy dalej. Przyjechaliśmy na Wangjin i idziemy do północno-koreańskiej knajpy, w której kelnerami i kucharzami są ludzie z... Są kelnerki. My nie chcemy kelnerów, chcemy kelnerki północno-koreańskie, bo dziewczyny z Korei Północnej są najładniejsze na półwyspie. Zapamiętaj to sobie. Dobra. Mają tam bardzo ładne dziewczyny, które właśnie są wysyłane specjalnie z Pyongyangu do tych restauracji, żeby cieszyć oczy klientów. Zobaczymy, czy tam będzie można nagrywać, bo w niektórych niestety nie wolno. Mam nadzieję, że będzie występ kelnerek, bo one zazwyczaj potrafią śpiewać, tańczyć. A to kelnerki występują? Kelnerki występują, tak. To jest super. Zjemy makaron pioniański na zimno, to jest przepyszna potrawa, bezglutenowa, więc wszyscy bezglutenowcy byliby zachwyceni taką potrawą w Korei Północnej. No i zobaczymy, no jeszcze piwko Taedonggang spróbujesz. A no właśnie. To jest coś, czego... no co jest dość niespodziewane właśnie, bo to jest dobre piwo po prostu. Aha. Mało kto się spodziewa, że w tym regionie, w kraju jak Korea Północna będzie dobre piwo w ogóle. Pozdrawiamy serdecznie, tak, zapraszam was do Emila na Pozdrów z KRLD i na Aiko i Emil. Dziękuję bardzo, fajnie było się spotkać tutaj w Pekinie. No właśnie, dziękuję, że wpadłeś. Życzę ci wszystkiego najlepszego w dalszej drodze. Szkoda, że się nie udało spotkać w Japonii, ale po prostu miałem tak dużo pracy, że nie udało się. Teraz przynajmniej na chwilkę się spotkaliśmy. Dokładnie, następnym razem. Następnym razem cię odwiedzę. Mam nadzieję, że się wszystko tam będzie powodziło w Polsce. Wzajemnie. Jesteśmy w restauracji, tutaj panie nie pozwalają nam nagrywać, więc robimy to wszystko z incognito. Emil już nagrał, teraz ja nagrywam. Pijemy sobie koreańskie piwko. Mamy kimchi. Tutaj mamy jakieś pyszne potrawy. Na stół przyszedł makaron północno-koreański, pjongjański, mamy jajeczko, mamy makaron gryczany bezglutenowy, do tego co my tu mamy. Kimchi. Emil tutaj podpowiada, że trzeba to ładnie wymieszać, a później się zajadać, więc ja się wyłączam i będę jadł. A nie wiem, który podstawy. Wódka północno-koreańska, 30%, zobaczymy jak będzie pysznie. Rozpoczęły się występy, których miało nie być. Panie nie pozwalały. Oj, tam dziewczyny sobie żartowały. Ja wiedziałem, że będzie. Panie nie pozwalały nam tutaj kamerować, ale wszystko jest incognito, więc nie mówcie towarzyszowi Kimowi. Będąc w takiej restauracji, oczywiście musicie być świadomi tego, że one oczywiście należą do rządu KRLD, więc no, czy do nich pójdziecie, czy nie, to już tylko i wyłącznie od was zależy. No, więc tak, no tak wyglądają właśnie generalnie restauracje północno-koreańskie. Fajnie, mi się podoba. Tak jak Emil tutaj mówi, ja się trochę bałem, ale panie już skończyły pracę, pani menedżerka jeszcze tam stoi, bardzo dobrze mówi po chińsku. Jest pewnie taką jakby sekretarką partyjną. Wyłączają światło. Tak, dokładnie. Wyłączają światło. Trzeba kończyć. Na razie. Cześć.